Whisper. Poznajesz mnie? Jestem Whisper i rozumiem cię. Whisper, Whisper. Co zrobisz dziś? Jestem Whisper, pomogę znów ci. Oczy zmruż, bo Whisper przychodzi już. Whisper, Whisper. Whisper, Whisper. Whisper, flamenco flaminga. Whisper, co ty tam robisz? Myję zęby, Ralfik! Ralf! Myślałem, że właśnie ćwiczysz taniec, gdy tego nie widzę. Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Jak masz na imię? Francine. Jestem flamingiem, a... O! Ty bardzo dobrze tańczysz. Staram się, ale muszę ćwiczyć więcej. Pomożesz mojemu przyjacielowi François? On też jest flamingiem. Chodźmy i sprawdźmy. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przychodzi znów. Jej! Ale piękny taniec! A który to François? To ten. Stoi z boku. Dlaczego on nie tańczy? Myślę, że chciałby, ale mówi, że nie umie. Witaj! Jestem Whisper i chcę ci pomóc. Ja, François, nie chcę pomocy. Merci beaucoup. O! Nie martw się, my flamingi w ten sposób jemy. Myślę, że on chciałby zatańczyć, ale nie umie poruszać nogami. Znam kogoś, kto bardzo szybko nimi porusza. Może on pomoże, François? Monty, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Monty, czy mnie słyszysz? O, Whisper, ja cię słyszę. Monty! Co się stało, Whisper? Potrafisz szybko ruszać nogami? Robię różne ruchy nogą, kucam i podnoszę. Ha! Tam stoi flaming François, widzisz? Chciałby zatańczyć, ale nie umie się poruszać. Czy możesz mu pomóc? A? Przecież on nie ma głowy. Słyszałem to. A? I ma tylko jedną nogę. Mam dwie piękne i długie nogi, ale nie potrafię nimi poruszać. O tak. O, rozumiem. Tak, trudne, ale do zrobienia. Nauczę się szybko tego tańca i potem pokażę François, bułka z masłem. I mnie też nauczysz. Ha, ha. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Ty się uczysz, Whisper. Ale nie wiem, czy ten flaming także. Ale on chce tańczyć, tak jak inni. Znam podstawy, ale żeby dobrze tańczyć, muszę się lepiej przyjrzeć i dopiero potem mu pokażę. Zrobicie mi miejsce? Excuse moi, to moje miejsce. O, przepraszam. Au, to moja noga. I to jaka ładna, ale co ty z nią? Och, Monty, jesteś zabawny. Racja, no śmiało, wstawajcie. Na dwa i... Wow! Już to umiem, Whisper. Juhu! A ja znów upadłam. Nauczysz teraz François? Tak, pewnie, że tak. No dobrze, Frankie. François. Jasne, François. Może spróbujmy. Ty też, Whisper. No, to najpierw lewa noga, prawa, wymach, obrót, lewa, lewa i... O, nie, 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 nie.
Nie, nie wy! On! Ja mówię w lewo, a ty idziesz w prawo! O, mam z tym kłopoty. No tak! François nie odróżnia lewej od prawej. O, jasne, więc jak mamy to... François, powiedz, na której nodze stoisz, kiedy odpoczywasz? Na tej. To moja ulubiona noga. Więc nazwijmy ją nogą stojącą. Stojąca. A ta? Spokojna. Spokojna. I teraz skacz z jednej na drugą. Stojąca, spokojna, stojąca, spokojna. Teraz nam się na pewno uda. Zaraz zobaczymy. Wszyscy gotowi? I... Ta stojąca, ta spokojna, 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 spokojna. Ta stojąca, ta spokojna, stojąca, stojąca, stojąca. Ta spokojna, 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 ta stojąca. Dzięki, Monty. Byłeś wspaniały. Ha! Byliśmy, Whisper, byliśmy. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. Whisper, jeszcze tutaj jesteś? A jednak tu ćwiczyłaś taniec. Balet? Nie, flamingo. Co tu robisz, tato? Czyszczę nasz taras. Czemu? Przez te algi jest taki śliski i zielony. Co to są algi? To takie rośliny. Potrzeba do nich dużo wody z mydłem. Przynieść ci coś do picia? O, Whisper, byłoby wspaniale. Dziękuję. Zaraz wracam. Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Witaj, Bert. Co robisz w lodówce? Uch, Whisper. Wydarzyło się coś okropnego. O nie! Co? Barry zrobił się zielony. Jej! A? I nie wiemy, co zrobić. Potrzebujemy pomocy. Jasne. Chodźmy lepiej do Barry'ego. Zamknij oczy, Bert. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przychodzi znów. Och. Jej, naprawdę jesteś zielony. Jakbym nie wiedział. Próbowałem to jakoś zetrzeć o lód. Udało się? Nie, jesteś zielony. Ona ma rację. Jesteś jedynym zielonym misiem polarnym, jakiego znam. Och, i co ja teraz zrobię? Już wiem. Potrzebny nam Kef. On wie, jak to jest być zielonym. Dobrze. Zamykam oczy. Kef, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Kef, czy mnie słyszysz? Whisper! Whisper, ja cię słyszę. O! Chłopaki! O! Wow! Jesteś zielony. Tak, jestem. Jest tak bardzo zielony jak... cóż ty? Nie ma nic złego w zielonym kolorze. Jest boski. Może? Dla ciebie jest boski, a misie polarne są białe. Białe jak arktyczny śnieg. Barry musi stać się znowu biały. O, a może spróbujesz wytarzać się w śniegu? Hej! Ale zimno! O, próbowałem. O, a próbowałeś skrobać się śnieżnymi kulkami? Chcę znowu być białym misiem!
Jak to się stało, że jesteś zielony? Pojęcia nie mam. No to pomyśl. Sam pomyśl. To niełatwe, gdy jest się zielonym. Barry, ja tylko staram się pomóc. Jesteś cały, Bert? Ojej, cały, cały, na szczęście. Ojej! Ło, jazda! Co? Ty też jesteś zielony. To musi mieć związek z tą wodą. Ale to jest nasz ulubiony basen. Ktoś musi tam wejść i to zbadać. Ktoś, kto umie dobrze pływać. I ktoś, kto już jest zielony. O, nie ja pływam w ciepłej wodzie. O, proszę, Kev, musimy to sprawdzić. Wcale nie jest aż taka zimna. Nic ci się nie stało? Jestem cały, słonko. Hej, to naprawdę przyjemne. A wiesz, dlaczego mi się są po tej wodzie zielone? Wygląda mi na to, że to przez te algi. Algi? Co to są algi? To taka roślina. Więc mam na swoim futrze rośliny? Obaj je mamy. Aby je zmyć, tata używał wody z mydłem. O, dobry pomysł. Posłuchajcie, ruszajmy do domu. Przygotujemy wam gorącą kąpiel. Jej! Zamknijcie wszyscy oczy. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. Kocham kąpiel z bąbelkami. Też ją lubię, ale strasznie się rozpychasz. Masz problem, Bert. Nigdy nie jesteś szczęśliwy. Chcecie się pokłócić? Znów czysty i biały. Tak jak świeży śnieg. Och, dziękujemy, Whisper. Whisper, muszę ci coś pokazać. Tak, tato. Hej, wy dwaj, do lodówki. Szybko. Tata za chwilę przyjdzie. Pa, Whisper. Spójrz, Whisper, przez te algi mam teraz zielone ręce. Chwileczkę. A czemu ty masz zielone ręce? Ralf! Ralfik! Wygląda świetnie, tato! Dzięki, Whisper. To jeszcze nieskończone. Ja potrzebuję okularów do przeczytania instrukcji, a jak widzisz, nie mogę stąd odejść. Przeniosę je, tato! Ralfik! Tata szuka okularów! Wiesz, gdzie są? O! Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Co się stało, pani Tarnip? Moje prosiaczki, Whisper. Nie chcą wyjść z rzeki, kiedy je wołam. Pomożesz mi? Pewnie, że tak. Zamknij oczy. Oczy zmruż. Whisper z pomocą przychodzi znów. Whisper! Ralf! A moje okulary? Świetnie się bawią. O, właśnie. Ale zobacz. Chodźcie, prosiaczki. Czas wyjść już z tej kąpieli. Wychodźcie! Pani Tarnip, one pani nie słyszą, ponieważ jest pani za daleko. Ojej. Musi pani wskoczyć i podpłynąć do nich. O nie, nie lubię rzeki, Whisper. O, jest taka mokra i zimna. Wiem, kto nam pomoże. Może wcale nie trzeba wchodzić do wody. Kev,
Czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Kef, czy mnie słyszysz? Whisper? Bosko! Whisper, ja cię słyszę! Hej, Whisper! Porażka! Witaj, Kef! Oto pani Tarnip. I moje prosiaczki. One mnie nie słyszą. Pani Tarnip musi być bliżej nich, ale nie chce się zamoczyć. Żaden problem, pani te. Ten krokodyl lubi szaleć. No, wskakuj z kopytkami na deskę. Nie wiem, czy chcę to robić. I płyniesz. Proszę nie panikować, pani te. Uda się, pani. Bosko! Porażka. Wyciągnij mnie! Jestem mokra! Wiedziałam, że jestem za duża na tę twoją deskę. Może faktycznie nieco za duża. I co ja teraz zrobię, Whisper? Tak, Whisper. Co teraz? Rzeki, szum wody, pluski, tratwa nasza. Cały świat śmieje się na widok piękny ten. Ty i ja tak... O, jak się masz, Whisper? Pani Tarnip! Wspaniały dziś dzień! Ed! Ted! Stójcie! Wracajcie! Pani Tarnip popłynie pani jak Ed i Ted. Co? Już próbowałam i spadłam! Ale z takiej małej deski. Ed i Ted mają tu tratwę. Musi pani mieć jeden pień pod przednimi, a drugi pod tylnymi nogami. Czy to się uda? To łatwe. Tak, bułka z masłem. Czy pani Tarnip może pożyczyć waszą tratwę? Ależ oczywiście. I jeszcze pomożemy jej na nią wejść. Zapraszamy panią. Kto nie ryzykuje, ten nie płynie. Proszę, nieco do przodu, pani Tarnip. Uda się, pani! Na każdym pniu muszą stać dwie nogi. I niech pani trochę macha! Czy tak? Dokładnie! I w drogę! Ja płynę! Stoję na pniach jak bobry! Tam są proszeczki, pani Tarnip! Kochani! Hej, hej! Spójrz na mamę! Ona tu płynie na pniach! Ej, mamo! Mogę też spróbować? Wreszcie mnie słyszycie! Ed! Ted! Będziemy potrzebować więcej pni! Dziękuję, Kef! I dziękuję, Whisper! Wszyscy na brzeg! Kąpiel płodna już czeka! Po sprawie, Kef! Czas do domu! Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już! Ralf, zdejmij te słuchawki! Ralfik! Co? Okulary taty! Miałeś je znaleźć! Okulary? Nie wiedziałem! Widzisz? Musisz podejść blisko, żeby ktoś cię usłyszał! Ale jazda! Ale co? Whisper, whisper! Juhu! Whisper, whisper! Oh!